Szczęść Boże, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Pana ministra, wszystkich dostojnych gości, a nade wszystko kombatantów i weteranów. Witam w domu, bo to miejsce i wszystko, co tutaj mamy, to jest waszym domem. A gdzież może być Wigilia, gdzie może być śpiewanie kolęd, jak nie w domu? Przecież to jest rodzinne wydarzenie. Moi drodzy, wiele jest wątków w Ewangelii opisującej narodzenie Chrystusa. A zwrócę uwagę na jeden fakt. Pasterze, którzy wstali pośrodku nocy, poszli oddać cześć i hołd nowonarodzonemu. Cóż mogli zabrać? Coś do zjedzenia, coś do okrycia się. Bo była bieda, rodzina była biedną rodziną. Ale potem przyszli mędrcy i oni przynieśli złoto kadzidło i mirrę. Ale nie samym chlebem żyje człowiek. Potrzebne są dary duchowe. To panowie nieśliście wolność, która jest o wiele ważniejsza od złota. To panowie i panie nieśliście te wartości duchowe, za które wielu z waszych kolegów, koleżanek oddało życie, przelewało krew. Dzisiaj, kiedy wielu z was jest w jesieni życia, cóż wam potrzeba? Właśnie tych wartości duchowych, modlitwy, obecności, spotkania, kolędy, żołnierskiej pieśni. Cieszę się, że właśnie nasze wigilijne spotkanie tu, w tym naszym domu, rozpocznie się koncertem w wykonaniu naszego najlepszego chóru. Życzę Państwu, żeby to spotkanie i tu, i w sali później dostarczyło wielu wspaniałych przeżyć, duchowych przeżyć, bo te święta domagają się duchowego wymiaru. Zaprosić do wysłuchania krótkiego koncertu w wykonaniu chóru reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Czy w Radzie, czy w Radzie, czy w Radzie?